Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy robić mierzymy z Primara i będziemy robić mierzymy z Marks & Spencer. I chciałabym tu otworzyć dyskusję i żebyście mi napisały chłopaki, dziewczyny w komentarzu, czy wolicie kupić sobie dwie rzeczy porządne, czy wolicie sobie kupić dużo rzeczy gorszej jakości, ale mieć większy wybór. Naprawdę jestem ciekawa waszej opinii, bo tutaj mam właśnie taką sytuację. Mam dwie rzeczy z Marks & Spencera i mam dużo rzeczy z Primarka i praktycznie dałam tyle samo kasy za, wiecie, porównywalnie, tak? Zaczniemy sobie od Primara, bo mam tutaj sporo rzeczy i pierwszą rzecz mam na sobie, jest to fajna flanelowa koszula. Tutaj będę się tak oddalać, jestem w sypialni mojej siostry. Mam na sobie leggingsy, takie fajne zgaty i właśnie tą koszulę. Ona jest oversize'owa, w ogóle bardzo, bardzo się do oversize'ów teraz przekonuję. Wiem, że to nie jest może mój kolor według analizy kolorystycznej. Wiem, że nie chcecie słuchać słowa analiza, ale powtarzam jeszcze raz, że jestem wiosną i powinnam nosić ciepłe kolory. To jest kolorystyka lata. Natomiast jak mam ciepły makijaż, dzisiaj mam trochę takiego różu, ale gdybym sobie zrobiła takie bardziej dyniowe usta, jakieś takie bardziej pomarańczowe odcienie, myślę, że mogłabym to ugrać, jakiś koral, mogłabym to ugrać tak czy siak, bardzo mi się spodobała ta flanela. To, co tu kupiłam w Primarze, jest w rozmiarze 14, oni zmienili swoją rozmiarówkę jakiś czas temu i teraz tak jakby te rzeczy trochę zmniejszyli. Także mam tutaj 14, proszę bardzo, i kosztowało to 15 funtów. Funt stoi po 5 z kawałeczkiem, także czy cena była w porządku? Moim zdaniem cena bardzo w porządku co do jakości, bo jakość jest świetna. Nie mam tutaj żadnych uwag, jest to bardzo ciepłe i na pewno często mnie będziecie w tej koszuli widzieć. Jeszcze rok temu nie założyłabym takiej wielkiej koszuli, tak po prostu, wiecie, jako taki strój, może bym założyła jako rozpiętą, jako kurtkę, ale teraz bardzo mi się podoba, także myślę, że cena jest spoko i jakość i wykonanie też w porządku. Taka koszula jakby po ojcu, tak? Kolejna rzecz, którą przymierzę, to jest sukienka. Nie wiem, czy ją zostawię, ja nic nie mierzyłam w sklepie. Teraz są duże kolejki, tam wiecie, jest COVID, więc trzeba czekać i tak dalej. Łatwiej jest oddać niż powiem wam szczerze, właśnie stać gdzieś tam do przymierzalni. Też mam 14 i ta sukienka również kosztowała 15 funtów, więc taka sama cena. Jest zrobiona ze sztucznego materiału, ma bardzo ładny, taki nowoczesny krój, zapinana z tyłu na suwak. Nie wiem, czy dam radę sama zapiąć, siostra jest na dworze, ale zobaczymy. I ma lekkie rozcięcie na nogę, także mierzę i zobaczymy. No i powiem wam, że krój sukienki mi się niesamowicie podoba. Nie mam tu jakiegoś super stanika, bo mam biustonosz sportowy na sobie, ale i tak ładnie tu na górze przylega. Ręce nie są obcisłe za bardzo, piękny dekolt V, naprawdę ładnie to wygląda. Tyle wam pokażę, co mogę. Proszę bardzo, taka długość, jest rozcięcie, nie jest bardzo duże, jest delikatne. Delikatnie mi się tutaj opina, ale to jest kwestia dobrych rajstop pod spód. Jest niesamowicie wygodna, nie wiem, czy ją zostawić, czy nie. Będę musiała zapytać jeszcze siostrę, bo podoba mi się, jak wygląda tutaj, bardzo ładnie wyglądają te bufki. Cena też jest w porządku, ale nie wiem, czy nie wyglądam za blado. Kolejna rzecz to są leginsy i jeżeli chodzi o leginsy, bierzcie rozmiar mniejsze. Jak przyjechałam od razu, pojechałyśmy do Primara kupić właśnie kilka par leginsów. No ja spędziłam tydzień w leginsach tutaj, kochani, odpoczywałam. Leginsy są dobrej jakości, nie są złe, natomiast wziąłam sobie L-ki, zjeżdżały mi cały czas, były za duże, więc polecam wam wziąć rozmiar mniejszy, więc ja wziąłam M. Bierzcie sobie po prostu rozmiar mniejszy, jeżeli chodzi o te leginsy, bo tutaj ich M-ka to jest właśnie 40-42, jeżeli chodzi o te elastyczne rzeczy, więc dlatego to polecam. Cena to 2,50 funta, więc cena jest świetna. Takie leginsy po domu. Może to nie są takie leginsy, żeby w nich, żeby były bardziej wyjściowe, tak jak te, które mam na sobie, że mogę w nich normalnie śmigać jak w spodniach, ale takie bawełniane zwykłe leginsy spoko. Dalej majteczki, które mam sprawdzone akurat, mogę wam polecić, to są te mini Cotton Rich. 3,50 funta za 5 par, dobre kolory i tutaj biorę już swój rozmiar, czyli L-kę. Natomiast kupiłam sobie też takie wyższe, maxi się nazywały, albo shorts i wzięłam L-kę, już było za wielkie, także no tutaj zależy od modelu tak naprawdę. Te mini trzeba brać w swoim rozmiarze. Kolejna rzecz, to wzięła moja siostra akurat, to są krótkie leginsy. Są naprawdę krótkie, można je nosić pod sukienką, jak nie chcecie, żeby wam się ocierały nogi, jak chcecie, żeby wam było ciepło, a nie chce wam się nosić rajstop, to też jest dobra metoda. No i to też jest, zobaczcie, rozmiar M, 2,50 funta, bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to polecam wam nosić jednak bawełnę, bawełna oddycha, nie będzie wam duszno, nie będziecie się pocić, nie będziecie mieć infekcji. Bawełna jednak to bawełna i ja jestem zawsze za bawełnianymi leginsami czy bielizną. Kupiłam sobie dwa czy trzy opakowania tych rajstop, może one nie są tak dobre jak
Agatha czy jak Merlin. To są takie rajstopy właśnie wygodne, ale nie jakieś takie, nie jakoś świetnie skrojone. Dobrze się trzymają, nie zjeżdżają. Ja mam akurat L-kę. 3 pary za 3 funty, no ciężko to pobić, naprawdę świetna cena. Są zrobione z takiego nylonu dobrej jakości, są takie dosyć welurowe. Mikrofibra, także są spoko, nie są jakieś wybitne, ale są w porządku tak na co dzień. I mojej córce również na próbę wzięłam takie rajstopki, 4 funty za 3, więc tutaj patrzymy akurat po wieku lub po wzroście. Widzicie, my teraz akurat mamy 4, 5, 110 cm, także myślę, że dobra cena 4 funty za takie jakości rajstopy. Okej, i teraz mam tutaj coś, co nie wiem, czy zachowam, bo jest to taka sukienka do rajstop w zasadzie, ale nie wiem, czy to jest moja kolorystyka. Bardzo jesienna rzecz, znowu flanela, rozmiar 14-15 funtów. Zobaczmy, jak to wygląda. No to kupiłam z myślą właśnie o rajstopach, o luźnym stroju, nerka do tego jakiś płaszczyk lub kurtka, także zobaczmy. Słuchajcie, góra mi się podoba, góra wygląda w porządku, wiecie, fajna flanelowa koszula, ale jest to trochę za długie dla mnie, jest to naprawdę bardzo długie, no nie wiem, nawet do rajstop wydaje mi się, że po prostu chciałabym to mieć za kolano, a nie tak, aż tak długie. Chyba to zwrócę, nie czuję tego. Fajne to jest, ale nie czuję, wiecie, o co chodzi. Góra jest spoko, ja musiałabym sobie to skrócić, bardzo ciepła rzecz. Na zimę myślę idealnie się w to wtulić, otulić. Nie, to nie jestem ja. Tak jak tamta rzecz mnie ożywiała, odmładzała, to tutaj myślę, że mnie to postarza. Dajcie znać, co sądzicie. Ale wydaje mi się, że tak jak na to stawiałam, że to będzie super, że ta niebieska pewnie będzie do oddania, to myślę, że ta będzie do oddania. Nie czuję tego po prostu. Kolejna rzecz to taka koszula ala zamszowa. Ona oczywiście jest sztuczna. Ja ją tak złapałam na zasadzie, że właśnie może oddam. Tutaj nie ma problemu z tymi zwrotami, one przebiegają naprawdę bardzo spoko. I tutaj mam znowu, akurat mam rozmiar 12, kosztowało znowu 15 funtów, więc widzicie, wszystko kosztuje 15 funtów. I jest to koszula na takie zatrzaski, w ładnym kolorze nude, nie wiem, czy będzie to widać z bliska materiał, ale pewnie tak. No taki a la zamsz, przymierzę i zobaczymy, jak w tym wyglądam. Nie wiem, wydaje mi się, że mogłabym sobie wziąć rozmiar większy, żeby było jeszcze bardziej luźne. Wzięłam ten rozmiar, który akurat były tylko właśnie albo bardzo, bardzo duże, albo właśnie te 12. Wydaje mi się, że mogła być trochę większa, żeby była jeszcze bardziej oversize'owa, ale nie jest to taka szałowa rzecz, którą chyba zostawię. Przyjemna, bardzo przyjemna do ciała. Jest oczywiście sztuczna, nie ma co tutaj gadać, ale najfajniej wypada jednak pierwsza koszula. Ta jest taka z jednej strony przyjemna, z drugiej strony tak dziwnie leży na mnie, nie wiem, jak to określić. Nie czuję tej rzeczy znowu, tak widzicie, nie układa się jakoś tak rewelacyjnie, tak się trochę ciągnie. Przez to, że jest to taki materiał, to nie jest, wiecie, że to jest źle skrojone czy coś, po prostu jest to taki typ materiału. Kolejna rzecz, również brana troszeczkę w ciemno, ale spodobała mi się na wejściu. Nie wiem, czy jestem przekonana do tego kołnierzyka. Zobaczymy, bardzo modny teraz, rozmiar L i też 15 funtów. Czy wszystko tutaj kosztowało 15 funtów? Zobaczmy, jak to wygląda. To jest taki dłuższy sweter, oczywiście sztuczny. Nie będę tu dużo opowiadać, zobaczmy. Dobra, to jest już trochę przyjemniejsze, w sensie lepiej się w tym czuję. Jest bardzo długi znowu ten sweter. Nie wiem, czy znowu nie za długi, jakoś tak strasznie... Wiem, że oversize, ale długie są te rzeczy. Nie wiem, czy to ma fajny kształt, czy nie. Musicie mi doradzić. W sensie, no muszę podjąć sama decyzję, zanim rzucę ten film, to już będę musiała stąd wyjechać. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o tym swetrze. Taki na co dzień wydaje się być w porządku. Wiecie, ja bym bardziej go wystylizowała z botkami, z rajstopami. Nie wiem, co sądzicie o tym. Może żeby był trochę krótszy, trochę za długi. Co do botków, to mam botki, słuchajcie. Mam botki, piękne. Zobaczcie, tak wyglądają. Kosztowało 18 funtów. Mam tu 9. Miałam 41,5, więc to jest właśnie ich 9. Są oczywiście sztuczne, nie prawdziwe, nie jest to prawdziwa skóra. Także jak będą wygodne, o jeszcze do na szerokie stopy. Nie wiem, czy nie będą za wielkie na mnie. Założę sobie i zobaczę. Ole, te są straszne, no nie chcę zrywać tu zabezpieczenia, ale nie zostawię, ich są bardzo szerokie. Nie wiem, czy coś tu zobaczycie. Teraz wam pokażę, jak wyglądał z bliska. Nie zostają ze mną. W zeszłym roku również robiłam, nie 2 lata temu jak tu byłam, robiłam mierzymy z Primera. I również nie zostawiłam sobie tamtych butów, nie były do końca wygodne, mimo że wyglądały super. Mają bardzo wysokie podbicie, jak ktoś ma wysokie podbicie, może będzie dla niego ok. Mam standardowe i są bardzo szerokie, już wam pokazuję z bliska. I tak wyglądają te buty. Są bardzo, bardzo szerokie. Wiem, że ładnie się prezentują, są takie dosyć... No fajnie wyglądają, ale z bliska i wykonanie i to, czy są wygodne, no niestety nie są wygodne. Nie zostają ze mną. A szkoda, bo wyglądały naprawdę w porządku, no mówię, bez mierzenia je wzięłam. Drugie buty, w zasadzie kapcie, wzięła moja siostra. Kosztowały 6 funtów. Oni miały rozmiarówkę SML, to jest akurat LK.
Tak wyglądają, przepiękne, wygodne. Więc siostra mówi, nagrywaj film, bo chcę już je założyć. Także kapcie są dla Kasi. Kasia wzięła sobie też takie spodnie, które są strasznie grube, strasznie. Są takie sweterkowe, prążkowane. Jestem ciekawa, szczerze mówiąc, jak się będą prezentować. Jest to rozmiar M i kosztowało 13 funtów. Dużo było tych rzeczy w prążek, także też na to patrzyłam. Ja się nie czuję dobrze w szerokich spodniach. Kasia próbuje. Kasia jest niższa, dobrze wygląda. Ja jakoś tak się czuję, nie wiem, za szeroko. Także zobaczymy. I słuchajcie, zobaczymy sobie tą bluzkę, którą też wzięła Kasia. Jest to, słuchajcie, rozmiar L, kosztowała 8 funtów i jest to taki cienki sweterek. Zobaczmy, ja przymierzę na siebie i zobaczę, jak wygląda. Sweterek jest w porządku, jedyne co bym tu zmieniła, to chciałabym, żeby miał większy dekolt, trochę większą łódkę, ale nie każdy lubi. Tak wygląda tutaj wykończenie, więc przyjemnie. Sztuczny, ale bardzo miły w dotyku. Pokażę wam na długość, jest taki... Moja siostra w ogóle ma, wiecie, jestem wysoka, mam prawie 1,80 m, moja siostra jest 10 cm niższa i jak sobie jej rzeczy mierzę, no to wszystko jest krótkie, tak? Więc jak ktoś jest niższy, właśnie ma poniżej 1,70 m, to na niego te rzeczy będą w ogóle inaczej wyglądać, i leżeć. Fajne jest to, że ma dłuższy tył, trochę, więc przyjemny, taki wiecie, na co dzień. Ja bym nie traktowała tego jako jakiś taki wyjściowy sweter, tylko taki bardziej po domu. Do latania tak się mówi. Kolejna rzecz to prążkowe leginy dla mojej córy. Takie fajne. Ostatnio właśnie kupiłam jej w FNF-ie kilka par. Świetna jakość. Szkoda, że u nas wycofali ten FNF i Tesco. Nie wiem, czy teraz można jeszcze online kupić, nie wiem. I słuchajcie, 4 funty, więc może nie jakieś strasznie tanie, niedrogie, no taka normalna cena. Ale fajnie wykonane. Mam nadzieję, że będą dobrej jakości. I słuchajcie, kupiłam jej taki zestawik, który jest od razu z rajstopami. O tak, to był zestaw. Takie rajstopy. I do tego sukienka, taka z tęczą. Spodobała mi się. Po prostu mi się spodobała. Może nie jestem taką fanką teraz bardzo kolorowych rzeczy, a to wygląda naprawdę słodko. I ten zestawik kosztował 10 funtów. Więc około 60 zł. Tanio, drogo. Tak myślę, że w porządku w miarę cena. No mógłby kosztować 8, to by było super. I ostatnia rzecz z Primara to również bluzka. Jest w rozmiarze L i za 8 funtów, więc ceny były podobne. To jest tak podobna koncepcja co tu, tylko chyba troszeczkę szersza. Zobaczymy. Wydaje mi się, że troszkę szersza. Również jest miła w dotyku. Cienki sweterek. Tak wygląda. Troszeczkę szerszy. Znowu zakrywa tutaj pośladki tak do połowy. U mnie, u niższej osoby będzie zakrywał. Taki oversize'owy, szeroki sweterek. Ja myślę, że to będzie idealny dla mojej siostry. Trochę ma krótsze rękawy niż tamten. Tak. U mnie na ramię się nie da założyć. Tak wygląda. Bardzo fajna, taka basicowa rzecz. Znowu tak po domu. Lub można jakoś tam wystylizować. Także to był haul z Primarka. Widzicie, że kupiłam tutaj i ubrania, i dodatki, i buty w tej cenie, tam 100 coś funtów. Część oczywiście, no większość idzie do zwrotu, parę rzeczy zostawię. I teraz w tej samej cenie kupiłam dwie rzeczy w Marks & Spencerze, więc pierwsza rzecz, uwaga, to taki piękny płaszcz z kolekcji Per Una, zrobiony z naturalnych materiałów, z wełny. Jest to rozmiar 14 i kosztował 79 funtów. I ja go założyłam w sklepie i już nie chciałam z niego wychodzić. Jest świetny, po prostu jest boski. Zobaczcie w całości, jak się prezentuje. Jest po prostu przepiękny ten płaszcz. Oversize'owy, ale można go tak streetwearowo wystylizować, można go wystylizować elegancko. Piękna jest ta rzecz, jest po prostu idealny. Jest idealny i ma długość idealną rękawów, wiecie, nie mam długich rąk. Idealnie po prostu, uwielbiam go, jest po prostu wspaniały. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie. Jest zrobiony z wełny, czuję to, że jest taki bardziej lekko gryzący tutaj z wierzchu. Nie mogę się nacieszyć z tej rzeczy. Fajna taka baza, bo wiecie, on jest beżowy, więc będzie dobrze grał z wieloma rzeczami. Tutaj jedyne to chyba będzie się gryzło z nim, jakieś inne wzory mogą się z nim gryźć, chociaż ludzie teraz noszą i mieszają. Bardzo fajna rzecz, nie wiem, jak wam się podoba, jestem zachwycona. I druga rzecz to jest sukienka. Ja z Marksa mam kilka sukienek. Bardzo je lubię. I kupuję te mini, bo te mini są na mnie za krótkie niestety. I ta, słuchajcie, to jest ta też 14, 45 funtów. One tyle kosztują tutaj, sukienki. 45 funtów, 14 z wiskozy jest zrobiona. Jak zobaczyłam tą sukienkę na manekinie, mówię, muszę ją mieć. Kocham połączenie granatu i czerwieni. Ta jest bardzo elegancka, także mierzę. Słuchajcie, ja bardzo ubolewałam, jak wycofali Marksa i Spencera z Polski. Kocham ich jedzenie, szczególnie właśnie to świeże. Mają świetne jakości rzeczy. Ubrania, dodatki, wszystko jest bardzo dobrej jakości. Po prostu tam wchodzicie, tam się ubierają starsze Angielki, czy kobiety, które lubią styl klasyczny. To jest po prostu klasa.
To jest sklep drogi, ale wszystko jest świetnej jakości. Kocham Marks & Spencera. No i sukienka wygląda tak, jest spisowana na dole. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że tu widać na długość. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Ma fajne rękawy. Myślę, że nieraz mnie w niej zobaczycie. Mam kilka takich ulubionych sukienek z Marksa i zawsze mnie pytacie, skąd masz tą sukienkę i właśnie z Marks & Spencera. Także tu jest zabudowane, tutaj się chyba nie zapięłam. Nie wiem, czy ja na dobrą stronę założyłam? Na dobrą. Z tyłu się zapina jeszcze na takie guziczki. O, tutaj. Także tak leży. Podoba mi się ta sukienka, naprawdę jest fajna. Często mnie w niej zobaczycie, myślę, że mnie ożywia ta czerwień, wiecie, pobudza. Także to są moje zakupy, jeszcze chyba kubek kupiłam. Marksie właśnie, za 3 funty. Fajne rzeczy do domu, szczególnie na wyprzedażach warto patrzeć. No i kosmetyki, rzeczy dla dzieci. I kubek kupiłam sobie taki, tylko z małą literką był. Z literką K. Ile on kosztował? 3,50 na przecenie. Z 5. Także w porządku. Kochani, to był cały mój haul ubraniowy z UK. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się dobrze bawiliście. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wam się podoba najbardziej z tego haulu. Czy fajniejsze były rzeczy z Marksa i Spencera, dobre jakościowo, lepsze materiały, czy tańsze z Primarka, większa ilość, można sobie więcej kupić w tej samej cenie. Jestem ciekawa, co napiszecie. Ja nie mam jednej odpowiedzi, jestem ciekawa, co wy mi napiszecie. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym. Cześć!